hali widowiskowo-sportowej odbyło się szkolenie z zakresu nauczania podstaw piłki siatkowej, na które zostali zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego z naszego miasta. W programie zajęć były m.in. pokazy multimedialne czy lekcja pokazowa prowadzona przez trenera Andrzeja Nadolnego. Wszystko po to, by promować tę dyscyplinę sportu. W założeniach siatkarskich ośrodków szkolnych jest różne formy działania. Są oprócz szkolenia dzieci w klasach sportowych. To jest jak najszerzej wyjść właśnie do środowiska lokalnego ze scoutingiem, z poszukiwaniem utalentowanej młodzieży, ale też właśnie z propagowaniem, popularyzacją siatkówki w różnych szkołach, ze współpracowaniem w szkołach po to, żeby to spektrum rozszerzać, docierać do jak najszerszej grupy młodzieży. No i tutaj nie ukrywam, że w naszym środowisku, w świecie to nie jest jakaś tam olbrzymia aglomeracja. My, żeby my mieć takie efekty, jak byśmy chcieli w szkoleniu dzieci, czyli wyszkolić reprezentantów Polski na przykład, czy no jak na najwyższym poziomie zawodniczki, to musimy ten nabór, wyszukiwanie tych dziewczyn no, robić tak, żeby no, żaden talent nam nie umknął. No ale do tego się muszą wszyscy zaangażować. Mało tego, wszyscy mogą tą siatkówkę wspierać, prowadząc szkolenie już u siebie w szkołach, przynajmniej na jakimś tam podstawowym etapie. Także stąd ta konferencja, żeby spotkać się, porozmawiać i żeby trochę tam przypomnieć o podstawowych elementach siatkówki, jak tam rozpoczynać to szkolenie. Jakie podstawowe elementy zostały dzisiaj na tej konferencji przypomniane i zaprezentowane? Znaczy, no trudno, tutaj nic odkrywczego nie powiem, nic nie wymyślimy nowego. No wiadomo, że podstawowe dwa elementy to są odbicie sposobem obrącz górnym i sposobem dolnym. I to jest podstawa na takim wczesnym etapie szkolenia. I najważniejsze, żeby ludzie, właśnie nauczyciele wiedzieli, na co zwrócić uwagę, na jakie błędy eliminować, żeby prawidłowo tych technik nauczyć, bo dużo trudniej jest później eliminować jakieś błędy, jak zawodniczka czy dziecko, dziewczyna tę technikę ma nieprawidłową, niż uczyć prawidłowo od początku, a to jest bardzo ważne, żeby właśnie, mało tego, ważne jest, żeby właśnie w tym młodszym wieku, w klasach 1-3, w 4-6 szkoły podstawowej, rozwijać dzieci motorycznie, szczególnie pod względem koordynacji ruchowej. Dzisiaj są takie czasy, że te dzieci no mają, w szkołach się próbuje, bo i są godziny, więcej jest godzin WF-u od paru lat, ale no czasy takie, że czy komputery, czy telewizja, tak się to wszystko rozwija, że tego ruchu dzieci mają coraz mniej i to widać, że sprawnościowo nie jest lepiej, tylko gorzej z dziećmi. I takie rzeczy jak właśnie motoryka, rzeczy, które na wcześniejszym etapie rozwoju się lepiej rozwija po prostu. Dziecko młodsze, tym takie rzeczy jak koordynacja ruchowa, czas reakcji, sprawność taka ogólna, no łatwiej rozwinąć, podnieść na wyższy poziom niż jak jest starsze, ukształtowane bardziej. Także ważne jest, żeby właśnie od tej strony motorycznej, koordynacyjnej dzieci no jak najwięcej po prostu się rozwijały. Oczywiście nie zabrakło również dyskusji na temat szkolenia zawodniczek siatkówki oraz omówienia form współpracy ze Szkolnym Ośrodkiem Siatkówki, które działa przy gimnazjum numer 3. Tak, taki był warunek, bo to jest taka inicjatywa, no, porozumienie podpisują samorządy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Inicjatywa to jest ze środowiska siatkarskiego, kilka lat temu taka inicjatywa powstała. Są na to dosyć duże środki z budżetu, z Ministerstwa Sportu przeznaczone, bo około 30 milionów, już teraz nie pamiętam. Ale to jest taki ewenement na skalę kraju i nie tylko, podejrzewam, że na cały świat jest to taki program pionierski i wzorcowy. I naprawdę przez to, bo decyzja o tym, że to ruszy, zapadła w ubiegłym roku w lipcu i trzeba było to się do września klasy zorganizować i te szkoły, to nie było wcale łatwe. Ale przez ten niecały rok naprawdę olbrzymia robota została wykonana właśnie po tej stronie organizacyjnej, po tej stronie merytorycznej, tych pomocy, tych materiałów, które są w internecie, które wydawnictwa książkowe, są płyty. Wszystko jest właśnie po to, żeby nie tylko do świadkarskich ośrodków trafić, ale do najszerszej rzeszy ludzi, którzy, czy WF-istów, czy ludzi, którzy się sportem zajmują, czy młodzieżą w ogóle, żeby tą siatkówkę popularyzować. No i tutaj warunek był taki, że no, samorząd musiał się też do tego przyłożyć, zobowiązać, zapewnić godziny w szkole wychowania fizycznego, 10 na klasę. I bez, zresztą akurat nasz samorząd od lat już wspiera siatkówkę, mamy tu przychylne jakby stanowisko władz samorządowych i dzięki temu możemy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. I kolejną taką rzeczą nową to od tych kilku miesięcy jest Siatkarski Ośrodek Szkolny, który jest
współtworzonych, współfinansowanych przez gminę. Jak podkreślają organizatorzy zajęć, szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na to, jak powinno się trenować i motywować młodzież. W związku ze sporym zainteresowaniem nauczycieli wychowania fizycznego można się spodziewać, że podobne inicjatywy będą się teraz pojawiać częściej. No na pewno założenie tych siatkarskich ośrodków szkolnych jest takie, żeby właśnie propagować siatkówkę w różnych formach i oprócz szkolenia, oprócz prowadzenia klas, zajęć z dziewczynami w naszym przypadku, no jest między innymi takie inicjatywy jak spotkania w środowisku lokalnym, szkolenia dla nauczycieli, scouting, wyszukiwanie dzieci z terenu, nawet spoza, nawet nie z miasta i gminy, tylko nawet w tej części województwa, bo są trzy siatkarskie ośrodki szkolne w Świeciu, w Bydgoszczy i w Toruniu, i chodzi o to, żeby tą zdolną młodzież zagospodarować, dotrzeć do niej, no żeby generalnie cały program jest naprawdę bardzo solidnie przygotowany, bardzo dużo już jest zrobione rzeczy od takiej strony merytorycznej, pomocy dydaktycznych do szkolenia, pomocy materialnej. Bardzo fajnie działa portal Młodzieżowa Akademia Siatkówki, gdzie każdy właśnie człowiek może wejść i znaleźć materiały, publikacje, programy, konspekty gotowych zajęć, filmy szkoleniowe. Na tym portalu można wiele rzeczy znaleźć, które służą właśnie raz popularyzacji siatkówki, raz dokształcaniu się. Ale te formy właśnie mają być bardzo różne i między innymi na pewno będą różne szkolenia z naszej inicjatywy i przez nas zorganizowane, służące temu, żeby ludziom tą siatkówkę przybliżać, żeby chcieli nas wspierać, żeby widzieli, że warto nas wspierać, bo robimy fajną robotę.